Nie wiem, ja mam jakąś taką chyba traumę z dzieciństwa, bo zawsze jak widzę kasztany, to zawsze mi się przypomina, jak za dzieciaka była taka dobranocka kasztaniaki. I ja je tej dobranocki nienawidziłem tego, kurwa, ze wszystkich dobranocek, z całej puli jaka była, nienawidziłem kasztaniaków. Tak mnie to irytowało, nie byłem w stanie tego oglądać. I pamiętam, że siostra, jak siedziała, wiadomo, oglądała telewizję, to ja jako dzieciak przychodziłem do niej i pytałem, o, co dzisiaj tam na dobranockę? I ona zawsze mi gadała, że kasztaniaki, żebym się od niej odwalił i żebym mogła siedzieć sobie oglądać dalej telewizję. I zawsze mi mówiła co wieczór, że kasztaniaki. Aż tam, pamiętam, mama ją prostowała i mówiła, żeby mi nie wciskała kitu, bo dzisiaj są na przykład gumisie. A ona zawsze, jak ten, to mi gadała, że kasztaniaki. No, i smutno mi było. Codziennie kasztaniaki. Codziennie były kasztaniaki. Od kiedy się dowiedziała, że ich nie lubię i wtedy może oglądać telewizję, to się okazało, że nagle codziennie kasztaniaki lecą. Nie ma nic gorszego od muminków? Muminki nie byłem jakimś wielkim fanem, ale mogłem obejrzeć. Natomiast gumisie, pamiętam, uwielbiałem. No i Smurfy. Kasztaniaki Revo. No to by był kurwa tragiczny troll. Kasztaniaki Revo, to by była masakra. Kasztaniaki Revo. Dobra, chwila, bo pytacie, czy na YouTubie są kasztaniaki, kurwa. Zobaczmy, czy są. Kasztaniaki. Nie są! Dlaczego to są kasztaniaki? Aż się kładzie prawie. Pewnie chce usłyszeć, co tam piszczy w trawie. Z dziupli ruda kita wygląda ciekawie. Zaraz was zapyta, co tam piszczy w trawie. Zobaczcie sami świat pod stopami. Kto mieszka w krzakach, kto żuka szuka. Widzicie, jak ja stary jestem? Takie bajki były wtedy. Kto do ślimaka czasem zapuka. Kto u Biedronki kropki policzy, kto goni żabę, kto w trawie krzyczy, kto to taki? Kasztaniaki! Kasztaniaki! Wszyscy razem, kasztaniaki! No i to już była masakra dla mnie, szedłem smutny spać po takiej dobranocce. W sumie nie oglądałem tego nawet, więc tylko był smutek, żal i modlenie się, żeby następnego dnia już nie było kasztaniaków. Kasztaniaki. Najgorzej.